Młodzi dolnośląscy zawodnicy byli typowani do zajęcia czołowych miejsc w różnych klasyfikacjach. Mało kto jednak przypuszczał, że występ w stolicy Małopolski będzie aż tak udany. Tenisiści stołowi z naszego województwa 11-krotnie stawali na podium w klasyfikacji klubów. Triumfował AZS Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław przed Śnieżnikiem w Stronie Śląskie. Drużynowo wrocławianki wygrały zmagania kadetek, a Śnieżnik był drugi w grupie kadetów. Dolny Śląsk na podium województw wygrał z przewagą ponad 2 punktów nad Mazowieckim i ponad 50 punktów nad trzecim zestawieniu województwem pomorskim. Nie byłoby tak okazałego dorobku, gdyby nie wielkie indywidualności. Złoty medal wśród kadetek zgodnie z przewidywaniem ekspertów zdobyła Natalia Bajor, która AZS Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław reprezentowała już w Ekstralidze. Trzecie miejsce zajęła koleżanka klubowa Bajor, Paulina Knyszewska, która lokatę podzieliła z Eweliną Matwisz z Polkowic. Trzeci wśród kadetów był Adrian Dugiel z klubu ze Stronia Śląskiego. W grze podwójnej triumfowały wrocławianki Natalia Bajor, Marta Hrabąż. Trzecią lokatę dołożyła Knyszewska, grająca w parze z zawodniczką z innego regionu. W grze podwójnej kadetów nasi Szymon Burek i Adrian Dugiel ze Śnieżnika zajęli trzecie miejsce. W grze mieszanej Burek i Knyszewska zwyciężyli, a wyprzedzili w finale Natalię Bajor, która wystąpiła z Patrykiem Zatówką z Grodziska Wielkopolskiego. Znakomite wyniki Dolnoślązaków zaowocowały powołaniem do kadry Polski na Mistrzostwa Europy. Wystąpią w nich Bajor, Knyszewska, Hrabąż i Dugiel.